Nachwyt podchwytem, nachwyt podchwytem. Możecie czuć się jak młody Bóg. Masakra dzisiaj, już mnie denerwuje. Szósty raz nas przeprosił. Nie chcę z tobą dalej. Siemanko, dzisiaj jesteśmy na placu do kalisteniki znowu przy Zespole Szkół Elektrycznych. Już tutaj byłem w drugim odcinku, w którym mieliście okazję... No kurde, wiercą panowie cały czas. W drugim odcinku, w którym mieliście okazję zobaczyć na tym kanale. Dzisiaj będzie trening troszeczkę inny, bo wykorzystamy sobie sztuczną inteligencję, która będzie moim trenerem personalnym i dzięki właśnie aplikacji ChatGPT zrobimy sobie cały trening. Dobra, aplikacja ChatGPT już jest odpalona. Teraz się przywitamy. Cześć, jesteś gotowy na kolejne wyzwania? ChatGPT odpowiedział nam, że jest gotowy oczywiście na wyzwania. Wciel się w rolę trenera personalnego. Jestem na placu do kalistyniki. Dzisiaj chcę zrobić trening góry ciała. Jakieś tam ćwiczenia nam zaprogramował póki co, ale ja chciałbym bardziej konkretnie, żeby on to zrobił. Jestem już po rozgrzewce. Potrafię... Pompki hinduskie. Jeszcze tego nigdy nie robiłem i nigdy o tym nie słyszałem, a bo wiesz co, jednak mi się nie podoba to ćwiczenie. Poproszę Cię o inne ćwiczenie. Pompki na kolanach, no bez przesady. Pompek na kolanach też nie będę wykonywał. Poproszę Cię o cięższe ćwiczenie. Napisz mi dokładnie w ilu powtórzeniach i w ilu seriach mam je wykonać. Oczywiście nas przeprosił za niedopasowanie i zaproponował nam w końcu coś mądrego, czyli pompki na poręczach dipy. 4 serie od 8 do 10 powtórzeń. Okej. Dobra, w dwóch łokciach pstrykło, także już się łokcie ustawiły. Nie było to nic trudnego, także nie robimy w ogóle żadnej przerwy. Z pół minuty przerwy i lecimy sobie kolejną seryjkę, również 10. Podczas treningu siłowego organizm wydziela endorfiny, które są związane z uczuciem euforii i poprawy nastroju. A jeżeli interesuje Was tematyka sportowa i chcielibyście się dalej inspirować treningami, czy to kalisteniki, czy treningami na siłowni, a może też i treningami na rowerze, to zasubskrybujcie ten kanał, dajcie dzwoneczek, zostawcie łapkę w górę, możecie napisać jakiś komentarz, które filmy najbardziej Wam się podobają i bądźcie na bieżąco, inspirujcie się dalej, a ja będę Was próbował motywować przez cały czas do Waszych treningów. Powodzenia życzę Wam na Waszej sportowej drodze życia. Jak mi napisałeś, że możesz się spóźnić, ja już pół godziny wcześniej wziąłem przetreningówkę i tak myślałem sobie, kurde, godzinę czasu, jak będę czekał, a mnie już zaczyna telepać, to ta przetreningówka albo zejdzie, albo nie wytrzymam i będę sobie już robił jakąś rozgrzewkę na siłowni, nie? Jak byłem... Trening oporowy, tak jak podnoszenie ciężarów, może przyspieszyć metabolizm, co pomaga w spalaniu kalorii nawet po zakończonym treningu. To jest najlepszy trener, bo od razu odpisuje. Zaproponuj mi kolejne ćwiczenie. Te ćwiczenie nie stanowiło dla mnie żadnego problemu. Zaproponował nam unoszenie sztangi nad głowę. Jak widzicie, nie jest to jeszcze zbyt dopracowane, ale po prostu go poprawimy. Nie mam dostępu do żadnych ciężarów. Unoszenie nóg zwie się na drążku. Zacznij od 4 serii, od 8 do 10 powtórzeń. Czekamy pół minuty, minuta i zaczynamy kolejną serię. A wczoraj jak sobie to tak testowałem, to ogólnie lepiej mi proponowało i się nie myliło. W sumie może też innych komend trochę użyłem. Próbujemy 10. Zdrowy styl życia, w tym regularne ćwiczenia siłowe, może zmniejszyć ryzyko wielu chorób, tak jak otyłość, choroby serca i cukrzyca. Koszuleczka zmieniona na taką potówkę rowerową nadaje się bardzo dobrze też do biegania. Bardzo dobra jest też na rower, bardzo dobra jest też na takie treningi bardziej wytrzymałościowe, kondycyjne. Fajny materiał, szybko schnący. Okej, 4 serie, po 10 powtórzeń każda, wykonane. Proszę zaproponuj mi kolejne ćwiczenie. Unoszenie bioder w leżeniu na ławce. Będę miał ciężko wykonać to ćwiczenie na tym placu. Zaproponuj mi jakieś inne ćwiczenie. Podciąganie, 4 serie, tylko nie powiedział, ile powtórzeń mamy wykonać. Jeśli jesteś zaawansowany, 4 serie po 12 powtórzeń. No spoko. Jakim sposobem, jakim chwytem mamy się podciągać? No powiedział, że jest kilka popularnych chwytów. Nachwyt szeroki, nachwyt podchwytem, nachwyt podchwytem, nieźle. Nachwyt mieszany, złapiemy się w miarę szeroko i 12 razy.
nie było zbyt lekko. Trening siłowy może pomóc w poprawie postawy ciała i wzmocnieniu mięśni, co przyczynia się do ogólnej stabilności i zdrowia fizycznego. 21 stopni i pełne słońce, bez chmur na niebie. Dobra, nie ma co przedłużać. Nie no, masakra dzisiaj. Słabo jak nic. Wykonałem wpierw 12, teraz chyba 7, więc kolejne serie zrobimy sobie po 6. Kalistenika ma długą historię sięgającą starożytnej Grecji, gdzie była stosowana jako część treningu wojskowego. O, 5 ruchów. Tragedia dzisiaj z tym treningiem. Proszę, zaproponuj mi kolejne ćwiczenie, które mogę wykonać na placu do kalistyniki. Pompki na poręczach, które już robiliśmy. Może zaproponujesz mi jakieś inne ćwiczenie. Unoszenie nóg zwie się na drążku z obciążeniem. Ach, słuchaj, zaproponuj mi inne ćwiczenie. Już mnie denerwuje. Szósty raz nas przeprosił. Unoszenie bioder w leżeniu na ławce. ChatGPT już kompletnie zgłupiał, bo proponuje mi dokładnie te same ćwiczenia, które już wykonywałem. Także ja mu powiem tylko, nie chcę z tobą dalej współpracować. Robimy trening po swojemu. Czas na pompki klasyczne. Zrobimy sobie 3 serie. Pierwszą spróbujemy na 40, drugą na 30, trzecią zobaczymy. Lecimy po swojemu trening. Poczekamy, aż dopracują troszeczkę tą maszynę. Pierwsza seria na 40 zrobiona. Kolejną spróbujemy zrobić na 30 powtórzeń. Oczko. To zrobimy jeszcze jedno oczko. Czy sądzę, że na przykład w treningu na siłowni, który bym wykonywał, on by poradził sobie dużo lepiej. I do wyboru ma mnóstwo tak naprawdę ćwiczeń. Więc jeżeli chcecie robić treningi na siłowni czy na placu do kalisteniki, to lepiej skonsultujcie się z trenerem albo zobaczcie już gotowe plany w internecie. Na pewno na tym lepiej wyjdziecie, niż jeżeli teraz mielibyście słuchać sztucznej inteligencji. Kalistenika rozwija nie tylko mięśnie, ale także poprawia równowagę, koordynację, elastyczność i wytrzymałość. Zrobimy sobie znów ćwiczenie na brzuch. Coś tam czat podpowiadał wcześniej właśnie, że w leżeniu na ławce unoszenie bioder. Może teraz bioder nie będziemy unosili, ale zrobimy sobie brzuszki na ławce. Pokażę wam, jak je wykonać. Jednym z korzyści kalisteniki jest to, że może być wykonywana praktycznie wszędzie, bez konieczności posiadania specjalnego sprzętu czy hali treningowej. Po 15 ruchów zrobimy sobie 4 seryjki. No tutaj jeżeli ktoś nie ma zbyt mocnych mięśni brzucha, nie ma ich dobrze wypracowanych, może okazać się to wyzwaniem. No współczuję, jeżeli ktoś na przykład nie ma dostępu do siłowni i ćwiczy tylko na dworze i tylko w takie upalne dni. Idzie się do tego oczywiście przyzwyczaić, ale zdecydowanie lepsze warunki i bardziej komfortowe robi się w klimatyzowanej siłowni. A jeżeli chcielibyście zobaczyć filmik z siłowni, który wykonywałem ostatnio, możecie sobie wrócić do poprzedniego filmu i tam macie cały trening góry, który możecie obejrzeć i może się też zainspirować. 15 ruchów wykonane. Zostały nam jeszcze 2 serie po 15 powtórzeń. Jak macie lekkie nogi, wiadomo, ćwiczenie będzie proste. Jeżeli macie nogi dłuższe i troszeczkę cięższe, to ćwiczenie okaże się również bardziej wyzwaniem dla was. Trening kalisteniczny to forma treningu, która stawia duży nacisk na wytrwałość oraz systematyczność. Wymaga on silnej determinacji i regularności. Ponieważ osiąganie postępów w kalistenice jest procesem stopniowym, polegającym na nieustannym pokonywaniu własnych ograniczeń i wyzwań swojego ciała. Jednak 12. Dzisiaj kompletnie nie ma formy, ale to nieważne. I to jest też właśnie przekaz dla was. Nieważne, czy macie siłę, czy siły nie macie. Zdarzają się naprawdę przeróżne dni.
w jednym dniu, w jednym treningu. Możecie być mistrzami, możecie czuć się jak młody bóg i wykonywać wszystkie ćwiczenia bez końca, a na przykład kolejnego dnia albo dwa dni później możecie przyjść na siłownię, albo możecie przyjść też na plac do kalistyniki i czuć się kompletnie wypaleni, kompletnie bez siły, ale to nie znaczy, że macie taki trening przerywać. Po prostu zróbcie sobie ten trening troszeczkę lżej, zróbcie sobie troszeczkę mniej ćwiczeń, troszeczkę mniej intensywnie, ale ważne, żebyście wykonali zawsze każdy trening do końca i oczywiście taki uczciwy, szczery, żeby po prostu nie rezygnować w momencie, jak wątpicie. Bo jak będziecie tak rezygnowali, to każdy kolejny trening będzie już coraz cięższy do zrobienia, a wy będziecie mieli coraz mniej motywacji. Istnieje wiele różnych rodzajów treningu siłowego, w tym trening oporowy na maszynach, wolne ciężary, ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy ciała i trening funkcjonalny. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Jeżeli jesteście zainteresowani taką tematyką, możecie zobaczyć sobie inne filmy, które są już na kanale. Filmy z kalisteniki, filmy z treningów siłowych. Tym samym z Wami się żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie i życzę Wam powodzenia na sportowej drodze życia.